I tak, witam wszystkich. Przyszedł czas na demontaż tego to dużego kompresora. Jest to największy kompresor, jaki w ogóle u siebie na warsztacie. Tamte wcześniej miały po 5 kg, po 7. A ten, jak już był kiedyś ważony, ma ponad 17 kg. No ale, żeby tradycji stało się zadość, waga 17 kg 250 gram, także całkiem spory kompresorek. No, z moich tam obserwacji domniewam, że gdzieś tu powinno być, no, może 1,5 kg miedzi, jak nie więcej. Bo tam przy 5-kilowym miałem 500 gram miedzi, przy 7-kilowym 700 i tam prawie przy 9-kilowym też miałem praktycznie około kilograma. Także jakieś 10% zawsze z tego wynikało, że jest miedziuchy na stojanie. Bo wiadomo, wirnik pewnie będzie tutaj, tego odłożę, nie będę się z nim bawił. No ale zresztą zobaczymy, co będzie w środku. No i co, no, podstawową metodą dotarcia do środka, rozebrania tego, no jest śliwiereczka. Inaczej się nie da, no chyba że piłką ręczną, bo ktoś piłował, no ale to może się chyba tutaj zajechać. Bo ta obudowa jest oczywiście tak, jest zgrzewana, spawana. Także chciał czy nie chciał, pierwszy do boju na pierwszy front oczywiście rusza szlifierka. Także nie ma na co czekać, lecimy z tematem. We'll be right back.
I tak, moi kochani, czas na podsumowanie. No, walka. Największa walka to oczywiście była z przecięciem tej całej obudowy. No, zajęło mi to 15 minut. No, na filmiku to wyglądało krótko, no, ale to taka najgorsza część. Jeszcze w międzyczasie wylewałem olej, no tego akurat nie było. No, na ujęciach, bo to mi się nie nagrało. No, ale nic, no i co? No i mamy naszą ukochaną miedziuchę. To sobie jeszcze potem oczywiście oczyszczę z tych linek. To, że muszę jakoś to imadło to przytwierdzić, to już też wiem, już miałem to kiedyś zrobić, także wiem na ten temat, pewno będziecie to pisać w komentarzach. Ten cały łączny element z tym wirnikiem, to wszystko daje oczywiście do złomu grubego. Tu nie mam takiej nasadki torksowej, no może mi się to uda kiedyś, to w międzyczasie odkręcę. Bo jest taka jakaś innego typu nasadka, chociaż te, bo to są takie mosiężne dekielki, odkręcić, albo nie są mosiężne. Nie, przyciąga jednak. No, to nic, nie będziemy się z tym bawić. To wszystko do złomu grubego, miedziucha, kawałek tego odlewu, no znaczy większy ten kawałek, bo tak to przy tych kompresorkach to są takie malutkie te odlewy. No i nic, czas na ważenie. No i tak, na pierwszy prąd oczywiście pójdzie złom. Oj. No bo jak odsuniemy tą miedziuszkę naszą. Pyk. I na cyk. No i tak, cóż z tego 17 kg będzie złomu. Tą obudowę, do środka włożymy tą obudowę stojana. Już patrzę, 8 kg. Cyk. 13, patrzcie, no jeszcze to urwą część. Miedziuszka tu zostanie na ziemi. Trochę niefachowo pociąłem, no ale nic. Patrzcie, 15, praktycznie 15 kg, 14 kg 980 gram. Po 70 groszy, bo to pójdzie jako gruby. 10 zł, 10, 49 wpadnie nam zasąd złom, a więc złom już tutaj do kuwety. Patrzcie, prawie 15 kg. Dziennikarz na to, że będzie mieć 2 kg zostało. No ten olej też troszeczkę ważył. No ale zobaczymy, ile będzie miedziuchy. Pyk. No i tak, zanim miedziucha, no to damy aluminium. Aluminium odlew, taki oto kawałeczek. Teraz jest po 3,40 na metalo. Cyk. 46 groszy. Już nie można powiedzieć, że już razem z tym złomem na wpadło 11. Aluminium do aluminium. Pyk. No i co? I nasza miedziucha oczywiście na podium. Ja te niteczki z tej wiązki sobie podcinam. W międzyczasie. Tutaj drucik. No mamy te przewody, ale ja to wszystko włożę razem. Tu jeszcze z tej obudowy popcinałem te powstające trzy końcówki. Tu jeszcze kawałek rurki. Tak, no ale to miedź, zobaczycie, jest elegancko się wydobywa z tego. Jak się już wyciągnie ten stojan, to kurde, jest super. I co tu mamy? Patrzcie, kilo 800, mówiłem o 1,5 kg. No, nieźle, niezły wynik. Po 20 zł 60 na metaleo. Czyli tu nam wpadnie 37-39, powiedzmy plus te 11 zł. To mamy 48 zł za sam demontaż. Także z tą miedziuszką, kurczę, elegancko, patrzcie, kilo 800, no myślę, bo 1,5, to jest jak dla mnie to jest rekord, jeżeli chodzi o kompresory. No i tak, nasza miedziucha oczywiście trafia do zielonego wiaderka, na razie, na wierzch, aż miło popatrzeć, bo normalnie, super. Wiem, że wam też się podoba to wiaderko, piszecie w komentarzach,
Patrzcie, super. A ty jeszcze na tą miedziuchę, na te przewody. Mam taki też zielony koszyczek, do którego widzicie takie rurki, inne rzeczy miedziane sobie wrzucam. Także tu też się robi fajnie i na bogato. Demontaż, no to oczywiście kwestia wprawy, no tutaj kątówka, szlifierka kątowa na naprawdę się sprawia. Plus to tylko piłka, brzeszczot do obcięcia, elegancko wychodzi ta miedziucha ze stojanu. No nic, nie będziemy przyciągać. Jak się wam podobało, to łapka do góry, jak nie, to w dół, piszcie komentarze, oglądajcie reklamy. I oczywiście, kto jeszcze nie subskrybuje kanału Flamig Recycling, zapraszam do subskrypcji. No i nic, hejka siemka, trzymajcie się, na razie, pozdrawiam wszystkich.